Dzień dobry. Kiedyś witałam się z Wami przy kawce, elegancko, w ciepełku. Dziś witam się z Wami, właściwie od niedawna witam, no nie, od niedawna witam się. I co narobiłeś? Z Wami z dworu możemy obserwować, jak się zmienia przyroda. Były piękne żółte liście, liście pousychały. Powiem Wam, że jest dzisiaj tak ciemno. Normalnie czuję się jak w Anglii. Normalnie. Normalnie, nienormalnie. Tutaj w ogóle jakieś coś strasznego. No ale co narobiłeś? I co teraz? Ja mam w koło drzewa biegać? Ja mam biegać w koło drzewa? No tak, jeszcze z 5 razy tam się zakręć. No i co teraz? No i jak go oduczyć? No chodź tu, chodź. No tak, akurat on pójdzie. No i co ty narobiłeś? Chłopie. I co teraz? O proszę, nawet muszelka jest. I puszka. Pięknie. No i co my teraz tutaj zrobimy? Jeny, poprzyczepiam się w to drzewo. Nie wolno się tak zaczepiać. Chodź, mistrzu. Chciałbym zobaczyć, co w innych kątach słychać. Zdecydowanie bardziej podoba mi się ta jesień, którą widzieliśmy wcześniej. Kolorowa, czerwono-żółta, czerwono-żółto-zielona. A teraz już jest tak... I zima. Nie znoszę zimy. Więc mam nadzieję, że jakąś ją przetrwam. No więc co? Rozpoczynamy dzisiejszy dzień, tak? Tak. Mam nadzieję, że będzie udany. No. Pierwsze śniadanko i kawusia czekają. Ja muszę jeszcze rozpakować moje dzisiejsze zakupy. No, przyznawam szczerze, że jak tworzę, w sensie piszę pracę, zaliczeniowe, to lubię sobie coś podgryzać. Wiem, że to jest straszne i źle się to dla mnie skończy, ale tak chociaż troszeczkę. Dzisiaj będziemy znowu robić ciasto, to ze śliwkami, mamy śliwki. Dzieciakom tak smakuje, że to będzie trzecie ciasto, dwa były w zeszłym tygodniu, no i dzisiaj, ale już im powiedziałam, ostatnie, także to na ciasto. No wiecie, robi się szybko i przynajmniej nie jedzą jakichś nieznanych mi słodyczy. Tu jakieś kostki, tu też do ciasta cukier waniliowy. Fajna jest promocja, bo kupując dwie pizze, drugą dostaje się za złotówkę, a w opakowaniu są dwie sztuki, także mamy cztery pizze na takie awaryjne jakieś kolacje. No i zobaczyłam, że w Biedronce są już kalendarze adwentowe, więc zakupiłam Kajowi. Ja raczej sobie w tym roku podaruję kalendarze adwentowe. W ogóle tak jestem w szoku, bo mamy dzisiaj 12 listopada w Anglii. Kalendarze adwentowe. Chyba już po wakacjach zaraz we wrześniu można już kupić. A tutaj dopiero w połowie listopada, co jest moim zdaniem super. Także już mamy pierwszy kalendarz. Wyczaiłam też, zobaczycie, taki fajny, słony karmel. Nie chcę się sfokusować do kawy. Zaraz go sobie przysposobię. Zobaczymy, czy będzie dobry. Zapach. Powoli odzyskuje, coraz bardziej w sensie. Sok pomidorowy z jalapeno. Coś, jakąś taką drobną przekąskę. Tu mi się skończył mój płyn do makijażu. Jak wiecie, ja uwielbiam te dwufazowe, bo nie trzeba pocierać oczu, więc nie robią się zmarszczki i oczy się nie niszczą. I kupiłam maseczkę. Maseczkę z konopi. Jest to maseczka regeneracyjna, odświeżająca, do cery problematycznej mieszanej, 93% składników naturalnych. Także zobaczymy. Teraz, zwłaszcza jak jest zima, fajnie sobie coś odświeżającego na buźkę walnąć. No i co? I tutaj mamy, jestem ciekawa tych soczków, przetarte, burak, jagody goji, amarantus, jabłko, banan, granat. Pyszna przekąska. Szczerze, właśnie spróbowałam tego syropu do kawy i powiem Wam, że jakoś chyba nie moje klimaty. Tak czuć bardzo, że jest taki sztuczny ma smak, nie kocie? Jak myślisz? Lipny trochę, nie? Nie urywa. Co prawda kosztował chyba 3,80 czy 3,90 za 250 ml. To nie jest źle, ale na pewno go więcej nie kupię.
Zdecydowanie moim faworytem jest ten waniliowy. Też przyszedłeś sprawdzić? Jak? I co myślisz? Spoko? Nie interesuje cię. No tak, no bo to w dupę idzie, nie? Tak, zdecydowanie jest ten moim faworytem. Zdecydowanie waniliowy. A najlepiej lubię te na M, one się jakoś nazywają, co w koście robią. To tamte najbardziej mi smakują. Jak najmniej czuć właśnie tej takiej sztuczności, takich samych aromatów sztucznych, gryzących w język i dających na koniec zgaga. Także jak się nie ma, co się lubi, no to się ma Wiktorię. Śniadanko dzisiaj wygląda tak? Śledzie z majonezem. Nie, żartuję. Mam tutaj sałatkę. Wczoraj od mamy odebrałam sałatkę warzywną i po prostu dokroję sobie do niej płata śledziowego i będę miała taką warzywno-śledziową. W ogóle ostatnio żeśmy z mamą wykombinowały sposób. Mama robi obiady i zawiesza je na furtce u siebie. Ja podjeżdżam i bierę obiad. Bardzo mi to pomaga, ponieważ skupiam się na nauce, a już gotowy obiadek, no kto by pogardził gotowym obiadkiem? A czemu na furtce? Bo mama panikuje koronawirusem, chociaż my już jesteśmy zupełnie zdrowi, ale to w ogóle nic, nigdy nie wiadomo. Tak czy siak, zabieram się za sałatkę. Dawno nie jadłam sałatki. No i tak. Jak zwykle nie ma jak nagrywać, ale zimno. Kto tu idzie? A kto tu przyszedł? Wyspałeś się? No chodź. Chodź. Wiecie co, on już jest tak ciężki, że mi jest po prostu ciężko go brać na rączki. Ciężko. A co to będzie? Co to będzie później? W ogóle nas nie widać. W ogóle nas nie widać, ojeczek. Jaki ty jesteś kawał psa. O Jezu. Ciężki, taki wielki, taki ciężki. Wyspałeś się? Spałeś sobie? O, taki jest, wielki, taki. Dobra. Ciężki jesteś? Jak życie, rzekłabym poetycko. Dobra, śmietnik mamy. Nie no, totalnie bez sensu. Muszę coś ogarnąć. Lepszego. Generalnie to najlepiej działa garnek na zupę, no ale niestety pomidorowa w środku siedzi, no także proszę Państwa, będzie tak. Będzie czy nie będzie? Będzie chyba. Zobaczcie, u mnie w ogóle się pali światło. Jest masakrycznie zimno. W ogóle w domu to mam 18,5 stopnia. No tak trochę zimno, nie? Ale kaloryfery ciepłe. Na dworze 7 stopni. Siedzę tutaj sobie, składam ASMR-a, udało mi się na szczęście nagrać ASMR-a, więc może uda mi się jeszcze go dzisiaj wieczorem złożyć, więc będzie na niedzielę, bardzo się cieszę, bo przyszły tydzień w ogóle mam tak zapieprzone, że jak patrzę na plan, no to środa, czwartek, piątek, to niedziela, codziennie o 21:00 koniec, więc pewnie nie będę miała czasu, także super, że teraz się przynajmniej udało. Właśnie popijam sobie tego Horteksa przecieranego z buraka, jagody berry i amarantusa, jabłko, banan, granat. I powiem Wam, że jest bardzo, bardzo dobry, mega mi smakuje. Aż jestem mile zaskoczona. Ale zimno. Kot mi towarzyszy, tutaj za mnie leży. Oto grzejnik, tak, pod stołem, grzejnik. Wiecie co, to jest mój pierwszy dzień święta niepodległości w Polsce, znaczy pierwszy, no od powrotu, wiadomo. I jestem zdziebko przerażona, zniesmaczona i taka zasmucona tym, co zobaczyłam. Oczywiście domyślam się, że połowa może być propagandą, ale po co te wszystkie strzały, strzelaniny, bitwy, to darcie kotów, kłócenie się, wyzywanie, Boże, ja po prostu... To jest dzień, w którym mamy świętować, że jesteśmy wolni, że uwolniliśmy się od wszystkich zaborów i innych dziwnych rzeczy, że jesteśmy wolnym krajem. Tak by się chciało rzec, że jesteśmy wolnymi ludźmi, ale patrząc na obecną politykę, to nie wiem. Nieważne, nie będziemy tutaj teraz o polityce rozmawiać. W każdym razie było mi bardzo smutno oglądając to. W innych krajach jakoś ludzie się ze sobą łączą w tym dniu, się cieszą, świętują to w taki sposób taki radosny, taki w jaki powinno się to świętować, a nie co to się tu wyprawia.
I ci narodowcy, tacy zawzięci, tacy, o Jezus Maria, to oni są Bóg, honor, ojczyzna, czy przepraszam, ale to dla kogo? Tylko dla ciebie, a reszta ludzi to należy ich zgnieść, zniszczyć, zmiażdżyć, opluć. Ech, powiem wam, no trochę mnie to poruszyło, trochę mnie wzburzyło. I tak sobie pomyślałam, że no czy o taką Polskę walczyli moi dziadkowie. I wiadomo, no to się tak mówi, nie? Czy o taką Polskę walczyliśmy, czy o taką Polskę walczyli bohaterowie różnych tam powstań. No ale w moim przypadku akurat to jest prawda. Moja babcia i jej brat uczestniczyli w powstaniu warszawskim. No i tak mnie... W ogóle to jest dziwna sprawa, bo no, byłam kilka dni temu na cmentarzu. Pojechałam oczywiście nie od razu, jak tylko otworzyli te cmentarze, ale kiedy? No byłam jakoś tak na początku tygodnia, 9, no jakoś tak. I no tam sobie posiedziałam troszeczkę z babcią, porozmawiałam. I wiecie co? Minęło 5 lat. To jest 5 długich lat, odkąd nie żyje moja babcia. Moja babcia umarła, jak ja byłam w ciąży z Kajem. Była to końcówka, 1,5 miesiąca do rozwiązania. No i niestety nie mogłam przyjechać na pogrzeb. Dowiedziałam się w ogóle, tak miałam dziwnie, że obudziłam się w nocy, dostałam skurczy, bardzo źle się czułam. I myślałam w ogóle, że do szpitala będę jechać, że coś się dzieje. I co się okazało, tak naprawdę w tym czasie akurat umierała moja babcia. Później dostałam w południu telefon, że babcia nie żyje. Przeżyłam to bardzo, mimo że byłam w ciąży. Przeżyłam to bardzo, bardzo, bardzo. Babcia mnie wychowywała. Tak jak kiedyś był taki model, że się mieszkało właśnie mama, tata i babcia. Więc babcia mnie zaprowadzała do przedszkola, babcia się mną zajmowała. Rodzice oczywiście pracowali. Więc ja byłam wychowywana przez babcię, dlatego jestem taka porządna dziewczyna. Nie no, żartuję, śmieję się, ale no bardzo, bardzo emocjonalnie byłam z moją babcią związana. Bardzo mnie bolało to, że niestety nie mogłam tutaj być, kiedy ona potrzebowała, żebym była, kiedy umierałam. No i nie mogłam też być na ostatnim pożegnaniu, no bo już mnie do samolotu by nikt nie wsadził. No i powiem wam, że właśnie to jest to bycie na obczyźnie, bycie za granicą, że nie jesteśmy, kiedy nasi bliscy nas potrzebują, tak? Babcia była od chwili moich narodzin, cały czas przy mnie, koło mnie, bardzo dużo mi poświęciła, natomiast ja, że tak powiem, w tych ostatnich dla niej chwilach nie mogłam tutaj być. Smutne to jest i słuchajcie, minęło 5 lat. No 5 lat to się wydaje, że to jest bardzo długi okres czasu, tak? I mówią, że czas leczy rany. Nie wiem, w moim przypadku, nie wiem, dajcie mi znać, czy wy też tak macie, czy straciliście kogoś bliskiego i nie potraficie się jakby pogodzić z tym wszystkim. No bo ja stojąc teraz na cmentarzu, ja zaraz w ogóle będę miała łzy w oczach, stojąc teraz na cmentarzu, przy grobie mojej babci, ja w dalszym ciągu po prostu gdzieś mam tutaj rosnącą gulę w gardle, łzy mi gdzieś tam dyskretnie spadają, bardzo mi jej brakuje, bardzo, bardzo mi jej brakuje, bardzo za nią tęsknię i mimo, że minęło 5 lat, w ogóle to się nawet nie zmniejszyło nawet o troszeczkę. Dalej jest to dla mnie takim ciosem, że jej nie ma. Wiadomo, na dzień, na co dzień tak się o tym nie myśli, ale jeżeli na przykład tak się złapie, mam jej zdjęcie u mnie w sypialni, patrzy na mnie jak się budzę, to ją widzę. Znaczy zdjęcie. Często z nią rozmawiam i w ogóle no tak, wiecie, w głowie swojej, żeby nikt sobie zaraz nie odebrał, że to jakieś duchy i inne dziwne rzeczy. Ale tak, no w moim przypadku czas akurat tych ran nie goi. Nawet nie wiem, czy nie jest gorzej, bo coraz bardziej za nią tęsknię i wiadomo, nie przytłacza mnie to w takim dniu codziennym, ale jak już sobie tak siądę i zaczynam o niej myśleć, czy właśnie odwiedzę na cmentarzu, to potem cały dzień tak myślę, że jest mi kurde ciężko, jest mi tak ciężko i to jest takie niesprawiedliwe.
że musimy tracić takich ludzi, którzy są dla nas bardzo ważni. No, mam nadzieję, że się kiedyś ogarnę, bo nawet teraz mi jest mega przykro, jak to mówię. Ale to nie chodzi mi o to, żeby tutaj był jakiś łzawy vlog. Po prostu no, jestem ciekawa, czy wy na przykład ogarnęliście stratę bliskiej osoby na tyle, że możecie przejść do tego nad tym do porządku dziennego, że to jest normalne. No, była ta osoba, którą bardzo kochałam, która była mi bliska, odeszła, daję jej odejść, wszystko jest fajnie. Ja na przykład, no nie wiem, przeżywam to bardzo. A najbardziej się boję, bo ja mam jeszcze jedną babcię, którą mega kocham i z którą nawet jeszcze bliżej jestem. No, nie będę kończyć mojej myśli, wiecie pewnie, co mam na myśli. W każdym razie, do czego ja tutaj zmierzam? Coś tam grzebiąc w internetach, grzebiąc w goglach, wyskoczyło mi w pewnym momencie nazwisko mojej babci. To było wczoraj. 11 listopada, niepodległości i tak dalej, dzień, kiedy ja taka zasmucona właśnie myślą, czy o taką Polskę walczyli moi dziadkowie. Zaciekawiona kliknęłam w ten link i słuchajcie, to pojawił mi się przed oczami wywiad z moją babcią, która, ja nie wiem kiedy ten wywiad, ja w ogóle nawet nie wiedziałam, że był taki wywiad, ale wywiad jest data, kiedy został zamieszczony na stronie i był na 3 miesiące przed jej śmiercią. Jest to zdjęcie mojej babci, także jak ja zobaczyłam to zdjęcie, to w ogóle o Matko Bosko, no poczytałam, ona tam opowiada o właśnie Powstaniu Warszawskim, jak jako 16-letnia dziewczyna, narażając się i ocierając o śmierć, walczyła przeciw Niemcom, walczyła z naszymi oprawcami, żeby uwolnić nas, nasz kraj, Polskę od zaborów, tak? Nie będę tutaj teraz się wywlekać na temat Powstania Warszawskiego, bo niektórzy twierdzą, że ono było potrzebne, niektórzy, że niepotrzebne, ale w każdym razie chodzi mi o taki heroizm. Dla mnie to była zawsze babcia. Wiecie, no babcia, babcia jest babcią, od zawsze pamiętamy babcię jako babcię. A czytając ten artykuł, ona była łączniczką, miała 16 lat, była dziewczyną, która była taka odważna, która, wiecie, walczyła o swoje, miała kryptonim Mała. Także w ogóle tak to mi się dziwnie czytało, bo ciężko mi było w ogóle sobie zwizualizować, wyobrazić moją babcię jako młodą dziewczynę, która, no, która działała, nie, dla nas. W dodatku jej brat również, o rok starszy brat, 17-letni, działał ostro w różnych brygadach i intensywnie walczyli właśnie o wolność naszą, o to, że teraz też możemy być wolni. Boże, żeby te czasy nie wróciły. Historia lubi zataczać koło. Ja się boję, jak ja patrzę na te marsze i to wszystko, co się dzieje, ja się boję, żeby po prostu coś gdzieś nie pierdyknęło, żebyśmy nie musieli walczyć, żeby nie było żadnej wojny. Mam nadzieję, że ludzie pójdą, porozumą do głowy, się opamiętają, bo to jest po prostu masakra, co się wyprawia. Jeżeli jesteście ciekawi, to zostawię Wam link w opisie do tej strony, do tego wywiadu, gdzie jest moja babcia. No, także dzisiaj takie właśnie łzawe, smutne przemyślenia, powrót do przeszłości, powrót do historii. No i powrót do mojej kochanej babci. Także, no tak, czasami mam, słuchajcie, jestem na co dzień zazwyczaj wesołą, zadowoloną z życia kobietką, ale listopad właśnie mnie skłania do takich refleksji, do takiej troszeczkę zadumy. Też mi się wydaje, że chyba w listopadzie najwięcej ludzi umiera, co? Kiedyś czytałam właśnie w statystykach, że najwięcej zgonów jest w listopadzie. No nic dziwnego, bo jak ja patrzę na tą pogodę, słuchajcie, jest godzina 14, a ja muszę palić światło, bo jest ciemno. Ciemno, bardzo ciemno, jakby była, nie wiem, która godzina, no ale jakby trzeba było już iść spać, a tu jeszcze nawet nie jest pora obiadu. A widzę, że u sąsiadów, nie wiem czy zobaczycie, przez firanę, zobaczcie, tam też się również pali światło, bo jest po prostu tak masakrycznie ciemno. No i co tu nie robić, jak nie rozmyślać,
i nie wracać do przeszłości myślami. Dobra, koniec tego wszystkiego. Jestem bardzo ciekawa, jak tam to wygląda u Was, czy też macie takie chwile zadumy, melancholii i takich myśli. No, powiedziała to siedząc z kocimi uszami na głowie, nie? Temat poważny. Ach, no dobra, słuchajcie, ja żegnam się z Wami już dzisiaj. Kurczę, no teraz nie mogę Was postawić, więc musimy to zrobić w ten sposób, się upochylę. Żegnam się z Wami cieplutko, bardzo cieplutko, bo tutaj zimno, tak? Kocie, happy, fajnie tu się leży, nie? Tutaj jest kaloryfer, grzeje, cieplutki, to jemu tutaj ciepło. Ciepło mi tu. No dobra, moi kochani, na dzisiaj to wszystko. Nie będę już Wam zabierać czasu. Bierzcie się do roboty i róbcie na przykład to ciasto, które ja będę za chwilę robić. Nie, to bo w taką pogodę co robić, jak nie piec albo nie jeść ciastków jakichś dobrych, albo nie siedzieć z ciepłą herbatką i kocykiem. Albo na przykład z przetartym sokiem. Właśnie, a propos herbatki, wiecie co? Próbowałam już te herbaty, co Wam pokazywałam kilka dni temu. Może się przejdziemy do nich. Te herbatki, o, co Wam pokazywałam, one są za 9 zł w Biedronce. Nie wiem, czy to tanio, czy nie tanio. Ale jest tutaj ich spory wybór. I powiem Wam, że są bardzo, bardzo dobre. Tak, oj no, i podarła, no w ogóle weź, ty. No, tutaj ta cytrusowa z imbirem jest pyszna. No herbata czarna jak herbata czarna. Earl Grey ja piłam, dosyć smaczny, ale taki normalny, klasyczny. Ta to jest w ogóle mega dobra. Jest to poziomka z mandarynką. Co prawda bardziej czuć poziomka niż mandarynka, ale jest mega smaczna. Ta wiśniowa z kardamonem mi nie podeszła, jako jedyna z tego wszystkiego, bo ananasowa też jest bardzo dobra. No ta, wiecie co, kardamon lubię, bo na przykład lubię kardamon chyba z buławatkiem z tych moich ulubionych herbat. Natomiast ta wiśnia z kardamonem, no nie, nawet powiem Wam, że nie wypiłam jej do końca, bo po prostu mi nie podeszła. Także o, tak to wygląda. O proszę! Przesłanie na listopad. All you need is tea and warm socks. Ciekawe, czy więcej jest tutaj takich napisów pod spodem, czy to tylko tak nam się trafiło? Nie, jest. Patrzcie, jest. You are my cup of tea. Fajne. Fajne pudełeczko, fajne herbatki. No i fajnie tak sobie wieczorem zasiąść i wypić pyszną herbatkę. Dobra, bo przecież ja się miałam już żegnać, więc się żegnam. Życzę Wam cudownego wieczorku, dnia.